Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla was kolejny odcinek Pustego Pudełka. Dzisiaj mam dużo tutaj przygotowanych rzeczy dla was. Dużo rzeczy zużyłam. Podzieliłam sobie ostatnio odcinki na dwa, bo naprawdę jest tych rzeczy wiele. I zaczynajmy! Dzisiaj nie będę kadru zmieniać. Zostanę przy takim, ponieważ lepiej tak widać. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, mam nowy sprzęt po prostu i tak mi jest wygodniej. Więc będę opowiadała po kolei, postaram się streścić. A jeśli jesteście zdziwieni, że znowu wyglądam tak samo, to po prostu jest jeden dzień, w którym mam okazję ponagrywać filmy, więc po prostu nagrywam po kolei każdy film. Dlatego jestem ubrana w to samo i wyglądam tak samo. Zacznijmy. Już opowiadałam wam o tych solach, o tych produktach. Tutaj mam akurat Unicorn Candy, Vanilla Ice, Cookie and Cream. Już wam zbliżam, pokazuję. A więc tutaj były sole. Już mówiłam wam o tych solach do kąpieli. Przepięknie, przecudownie pachną po otwarciu. I to by było na tyle. Więcej nie będę komentować tych soli, bo nie ma po prostu o czym gadać. Kolejnym produktem, tylko przypomnę, który zużyłam, kolejną butelkę. Już nie liczę, którą. Chyba na każdym pustym pudełku wam opowiadam o tym produkcie. Jest to Organic Shop. Jest to Tropical Coconut and Shea. Jest to szampon, który uwielbiam, jest to szampon nawilżający, jest w 98% z naturalnych składników, więc naprawdę wam polecam, spróbujcie. Jak spróbujecie, dajcie znać, co wy o nim myślicie. Kolejnym produktem podwójnym, który był, zużyłam drugie opakowanie Rituals of Dao. Też już o nim wspominałam, że jest ciężkim balsamem, czuć go na skórze. Nie zmieniłam swojego zdania. Zużyłam drugie opakowanie, bo u mnie się nie marnują kosmetyki. Ja wszystko zużyję, nawet jak mi się nie podoba, muszę to zużyć. No i nie przekonałam się do tego produktu. Nie jest dla mnie ten produkt wart swojej ceny. Ma za delikatny zapach. Ja rozumiem, że niektórzy wolą mniej zapachowe produkty. No ja niestety lubię intensywne produkty, ten produkt taki nie był, więc dla mnie nie. Jeszcze tutaj wam zbliżę, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, o czym ja mówię. Kolejny produkt. Kolejnym produktem, może przejdźmy sobie do, albo skończmy już te żele. Jeśli chodzi o żele, tutaj mamy taki żelik pod prysznic i on był o zapachu grejpfruta i mięty. Bardzo fajny, ja go dostałam chyba jako jakiś gratis do zamówienia. Bardzo fajny, bardzo orzeźwiający, ja jestem jak najbardziej na tak. Mówię szybciutko, bo o niektórych produktach może będę się bardziej rozwijać, a nie chcę, żeby ten film trwał w nieskończoność. Jeszcze chciałabym wam przypomnieć o subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął cię żaden film. Kolejnym żelem pod prysznic, który długo męczyłam, jest tutaj, akurat nie widać, jest to Douglas, bo tutaj jest napis w tym miejscu. Jest to Douglas Special Moments Shower Gel. Powiem tak, ładny ma zapach, bardzo taki słodki. Jest to jakaś próbeczka chyba, albo taka mini wersja 100 ml. O, tutaj jest nawet napisane, waniliowy mus. No, mi to wanilią nie pachniało, no ale nieważne. Jest on konsystencji rzeczywiście żelowej. W momencie, gdy nakładałam go sobie, powiedzmy na rękę, a ręka była mokra, no oczywiście kąpie się jest mokra, to on po prostu uciekał, wszędzie uciekał. Po prostu był taki galaretkowaty, więc nie dla mnie. Mogłam go złapać, mogłam smarować, ale nie było takiego wow. Byłam bardziej taka next. Następnymi produktami są oczywiście zużywane u mnie w tonach wody, płyny micelarne. A więc tak, ta woda, Aquashot, woda jak woda. Wzięłabym z kranu i by wyszło to samo, więc Te dwie zostały mi o dziwo z zeszłorocznego kalendarza adwentowego Balea. Zostały mi te dwie wody i teraz akurat mam taki niedosyt wody micelarnej w domu, już mam mało, muszę coś sobie kupić i sięgnęłam po te. Czemu nie sięgnęłam po nie wcześniej? Ze względu na ich zapach. W zeszłorocznym kalendarzu były fajne wody, znaczy nie chodzi mi o kalendarz 2020-2021, tylko 2019-2020, więc były inne produkty, które miały ładny zapach. Te akurat miały taki bardziej cynamonowo-ciasteczkowy, nie mój zapach, więc po nie nie sięgałam. Ale jak już po nie sięgnęłam, nie są one o dziwo złe. Mimo, że zapach nie podoba mi się za specjalnie, to woda jest dobra. Nie jest tak jak wcześniejsza
woda jak woda, tylko jest taka woda trochę wyżej niż woda, więc taka lepsza, troszkę tam można było na waciku sobie, ja używam wacików wielorazowych, więc te włosie jest trochę dłuższe i w momencie, gdy nalałam sobie płynu i rozprowadziłam bardziej paluszkiem, to zaczęła się tworzyć lekka pianka, więc było to dosyć przyjemne. Więc jak najbardziej, jeśli będą w następnym roku w kalendarzu, na pewno będę używać. Kolejnym produktem, który się powtarza, jest pasta. Już o jednej paście do zębów wspominałam. Były one z boksów z Look Fantastic. Zużyłam pierwszą, nie widziałam na moich zębach, żeby szkliwo się poprawiło. Jakby możliwe było to, żebym widziała, że się poprawiło. Zużyłam drugą, też nie widzę różnicy, ale naprawdę przyjemny ma smak ta pasta. Przyjemny zostawia posmak, może tak. Mi odpowiada, myślę, że kupię większą pojemność, bo odzwyczaiłam się od zwykłej pasty i po prostu bardziej przypasowała mi ta, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Kolejnym pustym opakowaniem jest tutaj, mamy takie maleństwo, też to dostałam jako jakiś dodatek. Było to, już Wam czytam, Caudalie i był to Cleaner Skin. I był on fajny. Chciałabym mieć większą pojemność, tylko niestety dosyć... Większa pojemność nie jest wcale duża, a jest dosyć droga, więc... No nie wiem, może kiedyś jeszcze spróbuję. Zapach miało przecudowny, nie umiem opisać tego zapachu. Jest to taki świeży zapach, taki apteczny bardziej, bardziej taki związany z lekami. Więc jeśli ktoś chciał sobie kupić, to ja polecam. Kolejnym z produktów, które mam, są to... O, jeszcze mi się tutaj zapodział... Zapodział mi się żel pod prysznic, Shower Care od Anny Jacke. Powiem Wam, że nie za ładnie on pachniał. Takim... taką babcią. Wiecie, o co mi chodzi? Nie ma o czym gadać. Tak, no to kolejne mamy balsamy, kremy. Zużyłam Body Milk z Nivei, który był w kalendarzu adwentowym Nivei i zużyłam tutaj mój gratis, który dostałam do jakiegoś zamówienia. Nie chcę mi tu zooma złapać, nie wiem czemu. Przy niektórych produktach ładnie łapię, przy niektórych nie. To był Body Lotion z The Body Shop. Ten? Mało wydajny, bardziej taki wodnisty, zapach nie ten, taka szafa stara, nie mój. A jeśli chodzi o ten, no to tak jak mówiłam, są zwolennicy Nivei i są przeciwnicy. Ja jestem obojętna, jeśli chodzi o Nivea. Nie widziałam większych ochów, achów albo jakichś problemów skórnych po tym produkcie. Był przeciętny. Tyle mogę powiedzieć. O, i jeszcze jeden, ja tak będę mówiła, jeden produkt i potem będzie mi się znajdował żel pod prysznic. A więc mam tutaj jeszcze żel pod prysznic, który miałam. Dolce Gabbana Light Blue. I tutaj mieliśmy takie milusie opakowanie. Fajne opakowanie. Sorry. Jak już się głaszczę takiego misia, to już nie można przestać. No nieważne. Bardzo fajny, bardzo wydajny, mimo że tutaj mieliśmy bodajże, tak, 50 ml. Bardzo fajny, wydajny, ładny, orzeźwiający zapach, gęsty, czyli wydajny. Jeszcze raz, super, super, super. Utrzymywał się na ciele po kąpieli. Przypuszczam, że po prostu jest perfumowany, dlatego się utrzymywał, ale naprawdę, jeśli macie chętkę na jakiś fajny żel, to ten polecam. Tutaj znalazłam też w domu z jakiegoś kalendarza ręcznie robionego, przypuszczam, z tych okresów, coś takiego. Była to sól do kąpieli, spa, retrant, coś takiego. Sól bez zapachu, bez efektów, cóż mogę powiedzieć? Do niczego? Nie wiem, po co coś takiego robić? Szkoda na ten kartonik, nie będę tego komentować. Tutaj jeszcze pozwoliłam sobie wrzucić coś takiego. Remover pads. Są to płatki do zmywania lakieru z paznokci. I ja nigdy nie używałam innego produktu niż zmywacz do paznokci, ale te płatki są naprawdę super. I nie mówię tylko oczywiście o tych Douglasowych, bo teraz sobie kupiłam jakieś tam oszonowskie, auchanowskie, jakieś pachnące chyba blueberry i też są podobne. Chodzi o to, że nie śmierdzi acetonem. Po pierwsze, nie śmierdzi acetonem, po drugie, one są maczane chyba, ja to tak widzę, że one są maczane w jakimś olejku, bo pozostawiają na paznokciu jakiś olejek, przypuszczam, że to są jakieś olejki pseudoodżywcze i wolę taki sposób zmywania paznokci niż tradycyjny. Więc jeśli nie lubicie zapachu acetonu, to takie płateczki są jak najbardziej fajne. Tutaj z wielkim bólem serca zużyłam ostatni krem do rąk z Weledy.
z kalendarza, mojego ulubionego kalendarza, moje ulubione zapachy, tak jak powtarzam, apteczne, lekowe, jak tam wolicie. Takie piękne zapachy. Niestety to już ostatni krem z tych, które miałam z Weledy, czy do twarzy, czy do rąk, czy do ciała. Niestety zostało mi tylko olejki. Ja mam cerę mieszaną, w stronę bardziej do tłustej. Szybko się wyświecam, tak jak widać tutaj strefa T to jest strefa, która u mnie jest bardzo tłusta, nawet bym powiedziała. Więc te olejki, no tak średnio trochę dla mnie. Staram się ich używać jak tylko mogę, czy do jakichś masażów, czy coś takiego. No ale trochę mi zajmie, żeby to zużyć. I też one już nie są w takich zapachach, więc czekamy na kolejny kalendarz adwentowy z Weledy. Zostało mi już tylko kilka produktów, więc tutaj szybciutko, o tym już mówiłam. Balance Me jest to produkt serum do twarzy, który ma być niby super hiper. Ono było w boksie z Look Fantastic i nie jest super hiper. Zużyłam dwa opakowania i co ja mam na twarzy? Dalej mam wszystko na twarzy, więc no comment. Tutaj jeszcze mam takie opakowanko po takim serum w kapsułeczkach. Było ono też chyba w flakonie albo w innym kalendarzu adwentowym, który miałam z Niemiec. Były tutaj kapsułki też z takim serum. To było bardziej serum takie liftingująco, wygładzające i były jak najbardziej na tak. Ja używałam go na noc. Super fajnie nawilżona buźka, po prostu gładziutka, więc spoczko. Jeśli macie dostęp, możecie wypróbować taki fajny, fajne w tych kapsułkach. Jedna kapsułeczka starczała na raz mi, bo ja lubię sobie dużo tego nałożyć, ale myślę, że normalnym ludziom starczyłoby na dwa razy. I zostało mi dwa ostatnie produkty. Jednym z tych produktów jest próbka, którą zużyłam. Próbka od Too Faced. Taki spray, woda o zapachu kokosa, 3 w 1. Można ją było używać pod makijaż, na makijaż lub pomiędzy malowaniem się, po prostu na buzi jako odświeżającą. Bardzo fajna, bardzo lekka, naprawdę super, polecam. Jeśli będę miała możliwość, to chętnie kupię w dużym opakowaniu. I ostatnim produktem, który mi tu został, jest to opakowanko po perfumie. Był to perfum Pure Elle, chyba tak się to czyta, od Anny Jacke. I był on w kuleczce. Ja lubię bardzo w kuleczce perfumiki. Fajnie tak sobie tutaj puć. I bardzo ładnie pachniał. Bardzo mi się podobał. Jeśli mieliście styczność z tym perfumem, dajcie znać, co o nim myślicie. I to tyle na dzisiaj naszego pustego pudełka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Nie zapomnijcie subskrypcji, żeby nic Was nie ominęło. Oczywiście zapraszam Was na mój Instagram, na mojego TikToka. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia przy kolejnym filmie. Cześć!